Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Taliami. Dzisiaj przed nami szturm, czyli piratu okręty, bardzo kontrolna talia w wersji lojalnej, która już kiedyś była nagrywana, ale dzisiaj zagramy sobie wersję z Haraldem. No ja tutaj początkowo, muszę przyznać, nie byłem przekonany do Haralda w tej talii, bo wydawało mi się, że on nie jest aż taki dobry, a dużo prowizji kosztuje. Ale okazuje się, że jednak fajnie można nim podziałać. Natomiast musieliśmy tutaj poświęcić nasze midrange'owe karty. Tak jak widzicie, tutaj brakuje nam w tej talii Coral. Nie ma też kart typu Hammond, typu Holger. Więc tutaj musieliśmy ten deczek troszkę dostosować. Też nie ma tutaj Loka, warto zwrócić uwagę. Więc nie ma też oczyszczenia. Więc tutaj momentami może być ciężej. Ale no ten Harald nam na rundę trzecią fajnie to rekompensuje. Oczywiście idea jest taka, że chcemy sobie dotrzeć do rundy trzeciej w jakiś tam sposób. Też nastakować sobie pancerz na ręce. Wykorzystać kracha, który potrafi sam z siebie wygrać gireczki, jeśli przeciwnik nie ma odpowiedzi. Terror, w jakiego można nastakować. No i generalnie zoutpunktować przeciwnika w rundzie trzeciej, kiedy te nasze karty zyskają tutaj tych wszystkich weteranów. No bo oczywiście gramy z Branem, który też dodatkowo jeszcze ten carryover wzmacnia. Tutaj można oczywiście zamienić obrońcę na koral, jakby ktoś chciał. Natomiast ten obrońca czasem też może przeciwnikowi na tyle życie uprzykrzyć, że ten krach stojący za obrońcą nam tę gierkę wygra. Co się zdarza częściej niż rzadziej moim zdaniem, także myślę, że warto. No i tyle. W rundzie pierwszej oczywiście tam staramy się przygotować cmentarz, skrócić talię, jakieś odrzucajki, byłoby spoko. Fajnie też mieć terror na starcie, na ręce, to zawsze cieszy. No i tyle. Kontrolna talia, polecam, fajne skellige, ja naprawdę lubię tę talię, mimo że początkowo jej nie doceniałem, ale teraz już doceniam. Link do talii w opisie, idźmy grać. A w dzisiejszym odcinku nasz pierwszy przeciwnik gra sobie natchnionym zapałem. Także no tutaj będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tymi różnymi zagrożeniami. No, na starcie terror Wielkiego Morza na ręce startowej zawsze cieszy. I co my tu mamy dalej? Mamy strzał za 4, mamy drakar. Wydaje się, że zmienimy sobie skalda. Tak myślę, w jaki sposób ja będę chciał to rozgrywać. Raz, dwa, trzy. Może w sumie bez drakaru. No i tutaj na pewno musimy jakoś zatrzymać tych studentów w jakiś tajemniczy sposób. Co oczywiście będzie karkołomnym zadaniem. Ale myślę, że musimy agresywnie tutaj podejść do tematu, bo jeśli pozwolimy mu nastakować wszystko, to no za dobrze się to nie zakończy. Że ja tutaj polecę od razu w ten sposób i od razu też ładunek dowódcy. No tutaj często grając tym szturmem ładunki dowódcy są takie bardzo elastyczne. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby tego przeciwnika zastopować. Także robimy to. Zastopować jego silniczki, no bo tak jeśli przeciwnik nie będzie miał właśnie punktów z nich, no to wydaje się, że w rundzie trzeciej dzięki tym weteranom naszym mamy po prostu więcej takich punktów. Natomiast jak pozwolimy się przeciwnikowi pokombić, no to wtedy tych punktów może być za mało. Demeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Okej, okay, tu leci sobie kołowrót. To nam zasadniczo nie przeszkadza. Dopóki nie są to studenci, no to tego niszczyć nie musimy. Natomiast rundy też niekoniecznie musimy wygrywać, tylko po prostu chcemy zapobiec temu, co straszne. I przygotować też swój cmentarz pod później jakieś wskrzeszania. Okej. W zasadzie wydaje się, że możemy to odpuścić. Tutaj przeciwnik będzie miał tę studentkę, co prawda, ale to nie jest jakiś wielki ból.
moim zdaniem. No bo wiecie, jak on spasuje, no to niby spoko. Wygrał rundę, można spuszować, no ale zużył dwóch studentów, jedną studentkę i nic nie nastakował. A jak zagra w ten sposób i tylko nastakuje sobie studentkę, no to nas nie wypuszuje. Mamy rundę trzecią, gdzie już mamy naszych weteranów przygotowanych. Także no ciekawy tutaj przeciwnik podszedł do tematu. Będzie studentka na 5, ale czy to jest jakiś wow? Nie wydaje mi się. W momencie, kiedy zastępujemy studentów, no to absolwenci będą tylko boostować i będą zadawać obrażeń. Ja bym tutaj nie narzekał absolutnie. Harald dobrany. Wymienimy sobie tutaj. Dobre pytanie, co? Może tego Brana? Bran jest taki dobry. I Brana można by zagrać, wymienić. A może wymienimy go. Wymienimy sobie tak. Okej. Skróćmy sobie talię. Mógłbym też rzucić do przodu. Żeby nie skracać, ale w razie czego tam odrzucę sobie jakiś drakar. Ten drakar wydaje się cenniejszy niż ten drakar. Mimo wszystko, także. Odrzucimy sobie tak. To wygląda bardzo dobrze. Czy przeciwnik dysponuje jakimś strzałem za 5? Być może. Więc może nie powinienem zaczynać od drakaru bojowego. Tylko na przykład zacząć od obrońcy. Szczerze nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Taką rękę możemy zostawić. Nie ma Trygwiego, ale to nie jest jakaś wielka tragedia. I sobie polecimy. Zacznę od tego drakaru. W razie czego zawsze mogę go skrzesić. No tutaj jest mnóstwo takich dobrych opcji na początek. No i przeciwnik jednak miał strzał za 5, co jest troszkę niefortunne, bo zwykle tego nie grają. Ale dobrze, teraz polecimy sobie z obrońcą. Zaraz sobie dogramy Kracha. Okej. Okay. Jakiś tam pancerzyk zawsze na propsie. Możemy się zastanowić, czy nie chcemy najpierw Birny. Ale wydaje się, że nie. Zagrajmy. A, w sumie mogliśmy chcieć. Nie zauważyłem, że nie mam trzech korsarzy. Dobra, to był delikatny misplay. Ale faktycznie. No tylko dwóch. Tak, no tutaj delikatny błąd z mojej strony, ale. Ale i tak Krach został zablokowany, więc ten pancerz nie będzie miał takiego znaczenia. Zagrajmy sobie Krach Haralda. Skrzesimy sobie ładnie najeźdźce. Też teoretycznie możemy skrzesić obrońcę. Mogliśmy to zrobić wcześniej fokusją. Ale też można po prostu drakar sobie wskrzesić w pewnym momencie. Też myślę, będzie w porządku. Na przykład w tej rundzie sobie tak zrobimy. Uczyłem się całe życie i tak kopierowy. Zagrajmy sobie Skjordala. Tutaj pełna kontrolka. W rundzie trzeciej właśnie czujemy się bardzo pewnie zwykle. Teraz ta fokusja. Siebie nawzajem, to wystarczy.
Ludzie są zmienni jak morze i równie zdradliwi. Wezmę ten drakar bojowy. On będzie dla przeciwnika irytujący. No i tutaj już prosta gierka. Na następnej turze najprawdopodobniej Birna, albo może najeźdźca, w zależności od tego, co przeciwnik zrobi. Tutaj nie używam najeźdźcy, bo nie ma takiej potrzeby, żeby to robić teraz. W ogóle dziwne, że on wziął kapitułę do przodu, nie mając nastakowanego studenta. Też chyba nie dobrał Shani. Jest tutaj totalna dominacja. Wydaje się. No tutaj przeciwnik próbuje coś podziałać. Ale nie wydaje się, aby to punktowo mu wystarczyło. Hop, hop. Drakarek. Śmierć przy twoim boku to zaszczyt. Okej. Trochę pozycjonowanie tej kapituły moim zdaniem dziwne, no ale... Są diabła! Zachowują się, jakby nic ich nie trafiało! Zagrał to zagrał. Ugrajmy kolejny drakar. Deszczyk ładnie bije, mamy jeszcze z dowódcy jeden punkt więcej niż oponent. 18 punktów różnicy, plus 4 z deszczu, plus 1 z dowódcy, plus 2 tutaj, jeszcze tu będzie ping. Wydaje się, że mamy wszystko pod kontrolą. Wiadomo, no Gerhard swoje punkty zrobi, może tam jeszcze ma jakiegoś Anseisa, jeśli gra, a może grać. Zobaczymy. Co to tam się pojawi? Pojawia się Gerhard. A, którego to Gerharda przeciwnik przygridował troszkę mocno. I teraz mogę poświęcić dwa punkty, żeby zbić Gerharda tym terrorem. Tutaj nie będę miał wądzy krwi 3. Czy warto? Moim zdaniem warto. Także zróbmy to. Pyk. Pyk. No i tutaj. Raczej winek. Kolejny absolwent. Ale kto im da radę, jak nie my? A w sumie mogłem jeszcze jeden pancerza zyskać, ale to nieważne. 33 punkty do zrobienia. Przeciwnik oczywiście tego nie robi. No i w tym pięknym stylu wygrywamy giereczkę numer 1. A nasz drugi przeciwnik gra sobie syndykatem. Nagroda główna, znana i lubiana przez wszystkich umiejętność, która jest jedną z wielu różnorodnych umiejętności z Kligę, jak wiemy. No i zobaczmy, zaczynamy. Także tutaj jakiś discard zawsze na propsie. Dwa stateczki. No ja Brana zasadniczo nie lubię mieć na starcie. Ten Bran to jest taka w ogóle karta trochę dziwna. Bo chcesz mieć ją w talii, ale nie bardzo chcesz ją grać. Dobrze. Czy my chcemy... Wydaje mi się, że jednego najeźdźcę wymienię. No i powiedzmy harcownika też wymieńmy. No i na start Drakar. Drakar jest zawsze dobry. Prewentuje przeciwnika przed bezkarnym wstawianiem jednostek. Daje nam powiedzmy sporo pancerza momentami. No i kolejny Drakar. I tu sobie nawet kliknijmy maskę Uroborosa. Od razu sobie talię skróćmy. No bo wiecie, teraz jak ten ping poleci ze statku, no to ta dobrana karta, w tym wypadku najeźdźca, też dostanie pancerz, nie? Gdybym w następnej turze kliknął,
No to ta dobrana karta, która w większości przypadków byłaby korsarzem albo okrętem, tego pancerza by nie dostała. No i chcemy jeszcze oczywiście przygotować sobie cmentarz, także zagrajmy sobie tego najeźdźcę. I w zasadzie jedyne, czego nie mamy, no to terroru morza, tak? Im później dobrany terror morza, tym gorzej. Przeciwnik zdiskardował hienę. To ja spasuję. To ja spasuję w takim układzie. I zobaczymy, co on wymyśli. Nie chciał mi dawać pancerza na rękę. Znaczy, no szkoda, że nie mam kracha i terroru, nie? To wiadomo. Ale no, troszkę tam pancerza tutaj podostaje, no. Wojowniczkę na Tyrgwiego. A przeciwnik to też nie ma tak w sumie łatwo, żeby zrobić 10 punktów. Znaczy, no dobra, no 10 punktów nie jest jakoś dużo, ale może jakiegoś golda będzie musiał wrzucić. I też nie skróci Rydańczyka, przez co potem może nie podobiera, bo to syndykat zdaje się lojalny. Znaczy, no jeszcze nie wiadomo, ale tak wygląda. Także chciał przeciwnik być sprytny i patrzcie, gra dowódcę! Ale sam się ograł. Sam się ograł oponent. Także widzicie, zagrywacie karty za 4-5 prowizji. I wygrywacie rundę pierwszą. Znaczy dobra, nie wygrywacie, ale forsujecie dowódcę od przeciwnika. Piękne, piękne. Radańczyka koniec końców skrócił, no ale nie ma dowódcy. Runda druga. No coś potrzebujemy do zagrania. Tutaj Drakar będzie w sam raz. W zasadzie mamy wszystko, co byśmy chcieli, z wyjątkiem terroru. Żadna osoba fizyczna się przede mną okay. Nie ukryje. No to pyk. Może przeciwnik będzie hero pushował, no niestety nie. To nam wystarczy. No i rundka trzecia. Czy będzie terror? Mamy 5 drowów. Znaczy jeden draw i 4 mulligany. Nie ma. No i jest. Ale łatwa ta gra. Wam powiem. Łatwa ta gra. Zaczynamy od obrońcy. Obrońca na stół. Zaraz dogramy Krach Uncrate. Albo może Haralda. Zobaczymy. Co przeciwnik z tym zrobi? No jeśli nie ma oczyszczenia, no to totalnie nic z tym nie może zrobić. Trutki już jako tako pozużywał. Chyba dwie z czterech, które gra prawdopodobnie, ale bardzo mało prawdopodobne, żeby miał dwie kolejne trutki. Oczyszczenie jednak jest. Co oznacza, że z krachem możemy troszkę poczekać. Wydaje mi się, że zagramy Haralda pierw w takim układzie. W ogóle sorry za stukanie, jeśli je słyszycie, ale no, nic na to nie mogę poradzić. Zagrałem najpierw Haralda, bo to też daje nam ping, co sprawia, że Krach ma pancerz. Jak dobijemy do 3 punktów pancerza, to może Junior tego nie zabije. Też będzie spoko. Plus wstawiamy no, takie dwa obrażenia na stół. Przeciwnik nie może żadnego silnika dostawić, bo ten silnik prawdopodobnie od razu zginie. Moi chłopcy się tym zajmą. Okej, zagrany Ziggy. Tutaj w sumie ciekawa kwestia, bo mógłbym zagrać w kusję do tyłu, tylko że tutaj tak nie do końca dobrze wygląda. W tym sensie, że tu jest ten Redańczyk. Przeciwnik będzie grał do przodu prawdopodobnie.
Więc może wstawię kolejnego najeźdźcę. No też trochę szkoda. Potencjalnie tego pancerza. A dobra, niech będzie. Synów zabić, córki wykraść. Chciałbym poczekać, żeby przeciwnik się zadeklarował na któryś z tych dwóch rzędów. Tak, żeby ten deszczyk się tak mocno nie marnował. Okej, o to mi chodziło mniej więcej. Także dogramy sobie fusję. Zagramy sobie drakar bojowy. I jest dobrze. I patrzcie, taki mocny syndykat i od razu się poddaje. Także no, jest moc w tej talii. Chyba zwątpił. Piękne zwycięstwo. No i tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa, pa.